Witajcie po raz kolejny, drodzy słuchacze i widzowie NT Live. Tym razem znowu nadajemy z Poland Rock Festival. Chcieliśmy Wam pokazać wspaniałą inicjatywę dotyczącą bezpieczeństwa małoletnich. Jest z nami Karolina. Witaj, Karolina. Cześć, siema wszystkim. Jest przewodniczącą komisji. Opowie Wam troszeczkę o działaniu komisji, czym się komisja zajmuje i co sprowadziło ich akurat tutaj na ten festiwal. Karolina, proszę. Dokładnie tak. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Przecieramy szlaki. Natomiast w dużym skrócie, bo bardzo trudno jest w dwóch słowach powiedzieć, czym się zajmujemy. Jesteśmy tu przede wszystkim z działaniami edukacyjnymi, z pokazaniem młodym ludziom, ale nie tylko, że jesteśmy, że istniejemy, jak pomagamy. Jesteśmy instytucją państwową, jestem w ogóle zdumiona, bo przez 3 dni moje oczekiwania, że tak powiem, przekroczyły jakiekolwiek marzenia tak naprawdę, ponieważ jest to materia niezwykle trudna. Zajmujemy się kwestią związaną z delikatnym tak naprawdę przestrzenią, która dotyczy wykorzystania seksualnego dzieci poniżej lat 15, ale przede wszystkim edukujemy, w jaki sposób my mamy podchodzić do tego zagadnienia po to, aby takiego problemu, może nie, że nie było, bo to jest niemożliwe, ale go zminimalizować, ale jeżeli już on powstaje, to informujemy, jakie są nasze kompetencje i w jaki sposób pomagamy skrzywdzonym, czyli oprócz tej kwestii edukacyjnej, co czyniliśmy tutaj dzisiaj, rozdając ulotki, informując, żeby w ogóle wiedzieć i umieć rozpoznawać te syndromy. Byli u nas duchowni księża klerycy z przystanku Jezus. Bardzo dużo chcieli wiedzieć, byli bardzo ciekawi, w jaki sposób oni podczas spotkań z młodzieżą, z dziećmi mogą rozpoznawać takie syndromy, ale jeżeli już wiemy, że doszło do przestępstwa, to Państwowa Komisja jest po to, żeby wspierać. Jesteśmy takim swoistym państwowym watchdogiem, który ma kontrolować prawidłowość działania wymiaru sprawiedliwości, policji, prokuratury, sądu. Działamy na prawach oskarżyciela posiłkowego w sądach, ale taką bardzo ekskluzywną i jedyną kompetencją, o czym dzisiaj też mówiliśmy, bo pytania, które nam zadawała młodzież, były niezwykle świadome. Pytali również o kwestię dotyczącą przedawnionych przestępstw, czy w ogóle można coś z tym zrobić, bo nierzadko zdarza się tak, że osoby dorosłe, mimo że zostały skrzywdzone w wieku, powiedzmy, poniżej lat 15, dopiero po latach, czasami w dorosłym, późnym życiu, dochodzą do tego, że chcieliby rozliczyć się z tą przeszłością, ponieważ im to pomaga uzyskać niejako dobrostan zdrowotny. My, Państwowa Komisja, mamy taką kompetencję, zajmujemy się również sprawami przedawnionymi. Prowadzimy te postępowania po to, żeby po pierwsze, zgodnie z naszą preambułą wynikającą z ustawy Państwowej Komisji, przywrócić poczucie godności, sprawiedliwości, uczynić zadość krzywdom, które dzieci doznały w przeszłości, ale też te wpisy, których dokonujemy w ramach tak zwanych przestępstw przedawnionych, mają zapobiec temu, aby sprawcy w przyszłości nie dokonywali już nigdy więcej takich czynów na innych dzieciach. Czyli de facto do Was mogą się zgłaszać młodzież, która może być podejrzewać, że jest obiektem takiego nieprawidłowego działania? Tak, ja bardzo bym chciała, żeby też przepraszam, wychodzę zdanie, żeby nie myliła nas ta nazwa, czyli przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci małoletnich poniżej lat 15. Zdarza się tak, że to jest bardzo częsty przypadek, kiedy dzieci są, małoletnie są skrzywdzeni poniżej lat 15, ale zwracają się do nas już jako dorosłe osoby. Dlatego, że oczywiście mamy przedawnienie, ale pamiętajmy o tym, że przestępstwa związane z wykorzystaniem seksualnym nie przedawniają się, zanim pokrzywdzony nie osiągnie wieku 40 lat. Okej, jak to jest? Gdzie mogą Was znaleźć? Oczywiście nasza siedziba to jest Warszawa Twarda 18 i tam czekamy, prowadzimy wysłuchania i zawsze można spotkać się, umówić się, czy to ze mną, czy z psychologiem, czy z prawnikiem. Mamy też zespoły dwuosobowe, ale również na naszej stronie www.pkdp.gov.pl. Również na tej stronie można nas znaleźć. Rozpoczynamy też, muszę trochę tutaj reklamy, ponieważ rozpoczynamy kampanię społeczną, która będzie trwała do końca tego roku. Na naszej stronie już są podcasty, które w takiej dosyć przystępnej formule opowiadają o tym, czym się zajmujemy, ale też jakich problemów w ogóle dotykają kwestie, z którymi do nas zwracają się pokrzywdzeni. Mówimy o tym, kim jest i jak funkcjonuje wysoko funkcjonujący sprawca. Mówimy o kwestii dotyczącej tego, jak reagować. Mówimy o tym, o obowiązku zawiadamiania, ponieważ jest coś takiego jak artykuł 240 kodeksu karnego, który nakłada na nas, wszystkich obywateli, obowiązek zawiadamiania pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ja oczywiście nie chcę straszyć tą odpowiedzialnością, bo w pierwszej kolejności to powinien być odruch obywatelski, odruch moralny, który wskazuje na to, że jeżeli widzimy, że ktokolwiek jest skrzywdzony, nie tylko przestępstwem wykorzystania, reagujemy, działamy. Okej, czyli rozumiem, że to działa w ten sposób, że jeżeli ktoś się do Was zgłosi, może liczyć na pomoc. Jakiego rodzaju to będzie pomoc?
przede wszystkim prowadzimy, tak jak powiedziałam, taką procedurę formalną. Ona jest dosyć formalna i jest uregulowana w ustawie Państwowej Komisji. To jest procedura wysłuchania. Ta procedura odbywa się w zespołach głosowych prawnik, psycholog. W zależności od tego, jakie są jakby efekty tego wysłuchania, albo kierujemy sprawę do prokuratury, monitorujemy te sprawy, włączamy się do postępowań sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego, co jest ogromnym wsparciem dla pokrzywdzonych. Ale tak jak powiedziałam, również każda sprawa, która jest przedawniona, trafia do nas i prowadzimy wówczas postępowania quasi-sądowe. Jesteśmy takim swoistym sądem, który oczywiście nie wymierza kary, natomiast nakładamy swoistego rodzaju karę, sankcję społeczną, czyli wydajemy postanowienia o wpisie do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, co powoduje, że te osoby absolutnie nie będą mogły w przyszłości nigdy pracować z dziećmi, z młodzieżą. Czy to w edukacji, czy to w lecznictwie, czy to w jakichkolwiek innych formach aktywności związanych z pracą z młodzieżą. Dobrze, dziękujemy bardzo za przybliżenie tej bardzo naprawdę potrzebnej i ważnej inicjatywy. Bezpieczeństwo dzieci jest szczególnie ważne. Na Facebooku możecie znaleźć kontakt tutaj do tej instytucji. Zapraszamy Was serdecznie do tego, żeby promować takie inicjatywy, bo bezpieczeństwo naszych najmłodszych jest ważne. Bardzo dziękujemy, Karolino. W takim razie do zobaczenia.